Dzień dobry, baranki. Witam Was w przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek, 6 maja. Co może się wydarzyć dla Was? Zobaczmy, baranki. Karta Słońca i Królowa Kielichów. No, myślę, że bardzo pozytywnie w relacji. Możecie być zadowoleni z czegoś, może będziecie planować z partnerem podróż jakąś, możecie poznać kogoś, jeśli nie macie nikogo, jesteście singlem, więc jest tutaj możliwość, szansa w poniedziałek na poznanie kogoś do relacji na dłużej, kogoś, kto no, może Wam się spodobać. Tak jak mówiłam, jeśli macie partnera, no to tutaj możecie myśleć o jakimś wyjeździe, możecie mile spędzać czas, miłe chwile. Możliwe, że też jakiś urlop, może jakieś wolne sobie weźmiecie w pracy. Dla niektórych możliwe miłe spędzanie czasu z rodziną, z dziećmi, a z partnerem, partnerką. No, także bardzo miły, fajny czas się zapowiada dla Was w poniedziałek. No, dla niektórych osób mogą być kwestie związane z ciążą. Może rozmawiacie o ciąży, może po prostu ktoś ze znajomych, bliskich jest w ciąży i tutaj możecie rozmawiać właśnie też o dzieciach, w ogóle o stanie tej osoby. Bardzo miły poniedziałek. Do usłyszenia, cześć. Dzień dobry, byczki. Witam Was w przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek, 6 maja. Co może się wydarzyć w poniedziałek, byczki? Pustelnik i as kielichów. Być może będziecie musieli przemyśleć jakieś kwestie związane z jakąś relacją, z jakąś znajomością, może z miłością, może to dotyczyć jakiejś osoby i tutaj chęć właśnie przemyślenia sobie jakichś sytuacji albo w ogóle jakichś spraw dotyczących właśnie tej osoby, relacji, czy na przykład może zastanawiacie się, czy wyjść do kogoś z jakąś inicjatywą, czy komuś zaproponować spotkanie, rozmowę. Więc tutaj też takie głębokie przemyślenia z tym związane. Możliwe dla niektórych, że czujecie na przykład jakąś pustkę, czujecie jakieś odizolowanie na przykład od partnera, że potrzebujecie niektórzy na przykład jakiegoś spokoju, ciszy, więc jakiś taki dzień może być troszeczkę, że nie będziecie się spotykać z partnerem, partnerką, osobą tam jakąś, przyjaciółmi, będziecie woleli ten dzień spędzić w odosobnieniu, samotnie, właśnie analizując jakieś tam kwestie, sytuacje, może medytując. Niektórzy z Was mogą doradzać się kogoś a propos jakichś relacji, związków, no więc tutaj też taka opcja się pojawia. Także myślę, że po prostu musicie sobie coś przemyśleć w poniedziałek, bynajmniej będziecie chcieli się nad czymś mocno zastanowić. Ktoś może chcieć no, takiego oddechu też od jakiejś relacji, od jakiejś znajomości. Do usłyszenia, cześć. Dzień dobry, bliźnięta. Witam Was w przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek, 6 maja. Jaka będzie energia dla Was, bliźnięta, tego dnia? Pustelnik, tak jak u byczków. I karta świata. Więc troszkę inaczej niż u byczków. Pustelnik może oznaczać chęć przemyślenia sobie czegoś. I to przemyślenie, zastanawianie się może dotyczyć jakiegoś wyjazdu, jakiejś podróży, może chodzić o jakiś kontakt z kimś, na przykład przez jakiś portal internetowy. Możliwe, że musicie się zastanowić, będziecie chcieli rozważyć jakąś tutaj na przykład znajomość na odległość. Znajomość z kimś, z jakimś obcokrajowcem na przykład, więc też tutaj jakieś mocne zastanowienie się nad tym. Niektórzy z Was zastanawiać się będą nad zakończeniem
czegoś, może jakiejś relacji, może pracy, może jakiegoś etapu w życiu, jakiejś sytuacji, zdarzenia. No gdzieś tutaj różne takie sytuacje mogą być i będziecie się zastanawiać, czy jest sens to zakończyć, a w jaki sposób ewentualnie to zrobić. Gdzieś tutaj będziecie potrzebowali właśnie takiego przemyślenia, może medytacji, zastanowienia się właśnie nad tymi kwestiami, ale może być też tak, że będziecie się kogoś radzić, doradzać, kogoś, kto może wam w jakiś sposób udzielić jakiś rad, pomóc, wspomóc właśnie dobrym słowem, czy w ogóle jakąś dobrą radą. Do usłyszenia. Cześć. Dzień dobry, Raczki. Witam Was w przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek 6 maja. Co może się wydarzyć? Zobaczmy. Raczki. 9 buław. I rycerz kielichów. No, w poniedziałek może być jakaś rozmowa. Ktoś może wyjść z jakąś inicjatywą do Was. Może ktoś chcieć się z Wami spotkać, umówić. To może być mężczyzna z żywiołu wody, rak, ryby lub skorpion. To może być w ogóle mężczyzna, który w jakiś sposób się Wam podoba. To może być taki mężczyzna, no, który, dla którego serce trochę mocniej może zabić, więc zabije, o tak. Tak? Czyli, no właśnie, czyli dla niektórych no, to może być jakaś taka przyszła sympatia, czy ktoś, kto może być. No, z kim można, może z kim będziecie chcieli nawiązywać jakieś relacje. Natomiast w poniedziałek mam wrażenie, że będziecie się odcinać od takiej właśnie osoby. Może być tak, że te propozycje będziecie odrzucać, że kontakt, jeśli ta osoba będzie się z wami kontaktowała, no to też tutaj no, widzę albo jakieś postępowanie takie bardzo zachowawcze. Według jakichś zasad, reguł, albo takie bardzo wstrzemięźliwe, na przykład takie brak ufności do tej osoby, brak zaufania do właśnie tutaj jakiejś propozycji, na przykład tu mogą być jakieś oferty tego dnia i też będziecie podchodzić bardzo ostrożnie do tych ofert. Niektórzy mogą się odcinać w ogóle od jakichś ofert, właśnie jakichś możliwości lub po prostu tej osoby, o której mówiłam. Więc tutaj jakieś odcięcie, jakieś stawianie muru, ewentualnie narzucanie swoich zasad. Tak jak mówię, duża ostrożność, brak zaufania do tej osoby, w sensie takim, że duża nieufność, więc ciężko wam będzie tutaj rozmawiać, albo będziecie tak rozmawiać z taką dozą właśnie ostrożności, bym powiedziała. Do usłyszenia. Cześć. Dzień dobry, Lwy. Witam Was w przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek 6 maja. Co może się wydarzyć w poniedziałek dla Lwów? Lwy. A 7 mieczy i karta sądu ostatecznego. Ktoś może tutaj stracić drugą szansę, bym powiedziała. Albo nie dacie komuś drugiej szansy, albo ktoś może ją wykorzystać w zły sposób. W sensie zamiast się pogodzić, zamiast porozmawiać, ewentualnie jakieś negocjowanie jakichś warunków tutaj, no to mam wrażenie, że tu ktoś może grać nie fair, nieuczciwie, ewentualnie może po prostu, tak jak powiedziałam, nie wykorzystać tej szansy. Wszystko by się wydawało, że będzie dobrze, bo na przykład zgodzicie się na rozmowę z kimś, z kim byliście na przykład skłóceni, a tutaj się okaże, że ten ktoś jeszcze będzie miał do was pretensje o to, zamiast się pogodzić. No to tutaj będą jakieś pretensje, oskarżenia, no komuś to będzie w ogóle zrozumie opacznie, na przykład chęć właśnie pogodzenia się, czy wyjaśnienia sobie tutaj jakiejś kwestii, sytuacji. Więc myślę, że tutaj ktoś nie skorzysta z jakiegoś porozumienia, nie dogadacie się w jakichś kwestiach z kimś, a ktoś, kto powraca, czy sytuacja, która będzie powracać, no właśnie się nie uda. Nie będzie tutaj jakichś takich pozytywnych efektów tej sytuacji. Będą one rozczarowujące dla co po niektórych osób. Tak jak mówię, możecie komuś dać tutaj szansę, no ale ktoś jej nie wykorzysta albo będzie próbował wszystko przekręcić tak, żeby wyszło zupełnie inaczej niż było. Czyli zmienić w ogóle totalnie historię, tak? Można by powiedzieć, jakiejś tam sytuacji, czy jakiejś znajomości, jakiejś relacji. Więc gdzieś tutaj ktoś może w ten sposób się zachować.
Ogólnie jakaś informacja może też być. Może przyjść do Was jakaś informacja, wiadomość, ktoś Wam może coś przekazać, może się czegoś dowiecie, ale to będą kwestie takie niezbyt miłe, bym powiedziała. Więc tutaj albo dowiecie się, że ktoś właśnie Was obgaduje, albo ktoś tutaj próbuje na przykład, no, na przykład pozyskać Wasz etat zamiast Was, także gdzieś na przykład może do szefa chodzi tak potajemnie, żeby nikt nie widział i coś tam knuje na przykład przeciwko. Więc takie sytuacje tu mogą być. Ktoś nie skorzysta po prostu z chęci rozmowy, ktoś nie skorzysta z chęci przebaczenia. Tutaj mogą się również pojawić jakieś kwestie takie niesnasek w rodzinie. Ktoś może tutaj no tak powodować jakiś chaos, wzbudzać jakieś takie złe emocje, bym powiedziała, właśnie w rodzinie, rozsiewać jakieś plotki na przykład. Więc też taka kwestia może się pojawić. Do usłyszenia. Cześć. Dzień dobry, panny. Witam was w przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek 6 maja. Co może się wydarzyć w poniedziałek? Panny, szóstka buław i rycerz monet. Myślę, że tutaj jakieś zwycięstwo, jakaś wygrana, jakaś wykorzystana szansa, jakieś zlecenie. Być może zarobicie sobie tutaj jakieś pieniądze, ewentualnie jakaś premia może być, może jakiś awans, ktoś was pochwali. Tutaj mogą być jakieś na przykład planowanie czegoś. Jakiejś strategii, na przykład w biznesie, ewentualnie jeśli chodzi o kogoś, to planowanie jakichś działań w stosunku do kogoś i one będą bardzo dobre, one się dobrze zakończą. Będziecie zadowoleni z efektów swoich właśnie planów, zamierzeń, więc gdzieś tutaj coś Wam po prostu będzie odpowiadać. No, możliwe, że będziecie na przykład nad czymś też mocno pracować, ale tutaj też bardzo tak pozytywnie, ufnie będziecie podchodzić do jakiejś sytuacji. I to wszystko na plus się pokazuje tak naprawdę. Więc może być czyjś przyjazd na przykład. Ktoś może wrócić z zagranicy, ktoś może przyjechać z podróży po prostu. I tutaj też może mieć jakieś dobre informacje na przykład dla Was. Albo po prostu jakieś tam kwestie finansowe uregulują się bardziej na tej zasadzie. Więc jeżeli jakieś zlecenia macie czy coś, to tutaj też jakaś obserwacja się pokazuje, ale tutaj też wszystko, że wyjdzie. Jeżeli coś sobie planujecie, to też wszystko będzie miało jakiś profit. A jeżeli mówimy tu o relacjach, to może być jakieś zaproszenie gdzieś, może jakieś spotkanie, randka, może tutaj mężczyzna coś proponować, mężczyzna z żywiołu ziemi, czyli byk, koziorożec lub panna. Więc możliwe jakieś spotkanie, a może gdzieś was będzie zapraszał. No więc taki też miły, fajny, udany dzień. Do usłyszenia, cześć. Dzień dobry, wagi, witam was w przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek 6 maja. Zobaczmy, wagi, co tutaj się wam szykuje. Wagi. Pazik kielichów. I szóstka monet. No to myślę, że miłe spędzenie czasu z dziećmi. Może będziecie razem odrabiać jakieś lekcje, jakieś zadania. Może będziecie razem się uczyć na przykład. Może być tak, że będziecie szli razem na zakupy, coś możecie kupować dziecku. No tu jest takie bardzo miłe spędzenie czasu, więc może na przykład pójdziecie sobie gdzieś na przykład na miasto i gdzieś sobie siedzicie w jakimś na przykład przy jakimś deserze czy przy lodach na przykład. Taki bardzo miły, spokojny dzień by się zapowiadał. To jest też możliwość czegoś nowego. Jakieś możliwości się pojawią poznania kogoś, więc tutaj też jakaś propozycja. Ktoś może coś zaproponować. To może być mężczyzna z żywiołu
wody, rak, ryby lub skorpion, i on może coś zaproponować, jakieś spotkanie, jakąś randkę, może wyjść z jakąś inicjatywą. Możecie dostać prezent tego dnia, albo wy komuś będziecie wręczać prezent. Ktoś może tutaj rozmawiać o kwestiach finansowych, pożyczkach, kredytach, więc gdzieś tutaj też może być jakaś taka nowa inicjatywa, żeby wziąć właśnie kredyt, pożyczkę, może myślicie o jakiejś inwestycji i na co są potrzebne pieniądze. Może z kimś będziecie rozmawiać, albo ktoś was będzie prosił też o pożyczkę, może z kimś wy będziecie tak rozmawiać. To są początki dopiero jakichś tam rozmów, czy jakaś tam nowa umowa się będzie na przykład podpisywana. Jeśli pytacie, czy ktoś może tutaj znaleźć pracę, to też jest taka szansa, jest możliwość. Karty są pozytywne. Także tutaj możecie dostać jakiś w ogóle miły gest, może być wykonany w waszą stronę, możecie dostać coś miłego, więc jakieś miłe zdarzenia, jakaś nowa inicjatywa, nowy pomysł być może w pracy, który przyniesie zyski, ale trzeba będzie mu poświęcić trochę czasu, żeby się mógł rozwinąć na przykład, ale wszystko pozytywnie. Do usłyszenia, cześć. Dzień dobry, Skorpiony, witam was w przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek, 6 maja. Co może się wydarzyć, Skorpiony? Siła. I 7 buław. Będziecie o coś walczyć, będziecie bronić być może kogoś, czegoś. Tutaj mogą się pojawić jakieś negocjacje, kwestie przegadania czegoś, udowodnienia czegoś. No właśnie. I tutaj możecie bardzo być przekonywujący. Uda się wam przekonać kogoś lub więcej osób do czegoś, do jakiegoś zdania w jakimś temacie, może będziecie bronić po prostu swojego zdania, może jakiegoś terytorium swojego, może jakiejś sytuacji, która się wydarzyła. W każdym bądź razie, no tutaj pokazuje się, że możecie tego dnia stanąć w obronie trudnych spraw, tak naprawdę. Może będziecie z jakimś urzędnikiem coś załatwiać, rozmawiać, trzeba będzie tu coś negocjować, wyjaśnić coś, on może atakować. Mogą się tu jakieś mu nie podobać, na przykład jeśli mówimy o jakichś rozrachunkach, więc gdzieś tutaj coś takiego, czy na przykład w pracy z szefem, więc też tutaj jakaś obrona wasza, który może was atakować, że coś tu nie tak. Ale obydwie karty mówią o tym, że tak naprawdę macie potencjał, siłę, by się obronić, by okiełznąć nawet najtrudniejsze sprawy. Tutaj może być też kwestia jakichś obaw, lęków. Może się czegoś obawiacie, lękacie. Jakaś trudna sytuacja, sprawa będzie w ten dzień, w poniedziałek, i będziecie stawiać jej czoła. Może będziecie musieli po prostu z kimś porozmawiać, z kimś, no i to może być trudna jakaś rozmowa. Może po prostu obawiacie się tutaj powiedzieć coś szefowi. Możliwe, że chodzi o partnera, tak? Też coś może trzeba się do czegoś przyznać na przykład, i też jakieś obawy tutaj są. Ale patrząc na te karty, to myślę, że dacie sobie radę, że postąpicie w bardzo sprytny sposób. Fajnie sobie poradzicie, wyjdziecie po prostu z tej sytuacji obronną ręką. Pozdrawiam, cześć. Dzień dobry, Strzelce. Witam was w przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek, 6 maja. Co może się wydarzyć w poniedziałek? Zobaczmy. Zobaczmy. Rycerz kielichów i królowa mieczy. No, jakieś tutaj mogą być twarde decyzje, mocne decyzje jakieś mogą zapaść tego dnia. Tutaj możliwe, że mężczyzna z żywiołu wody, czyli rak, ryby, skorpion, coś zaproponuje, wyjdzie z jakąś inicjatywą, może chodzić o randkę, spotkanie, i wasze podejście do tego będzie bardzo na chłodno. Także tu nie ma, że jakaś radość z tego tytułu czy z tego powodu, tylko bardzo przemyślicie sobie, czy w ogóle iść na to spotkanie, czy w ogóle rozmawiać z tą osobą, czy w ogóle się zgodzić na jakąś tu propozycję, ofertę, bo też tak może być. Będzie to bardzo przemyślana decyzja. Możliwe, że ktoś z was będzie załatwiał jakieś sprawy w urzędzie tego dnia. Może będzie jakieś tutaj doradztwo, będziecie się kogoś doradzać, jakiegoś prawnika,
jakieś sprawy urzędowe, czyli to może być też urzędnik, może chodzić o doradzanie się, może chodzić o, może macie umówioną jakąś wizytę w urzędzie, więc też trzeba będzie stawić czoła. Ogólnie pokazuje się tu pozytywnie obydwie karty, więc mam wrażenie, że sprawy będą załatwione dobrze, że tu dobrze Wam ktoś wytłumaczy pewne kwestie. Myślę, że jeżeli macie jakieś takie kwestie biurokratyczne do zapytania, to warto w poniedziałek skorzystać właśnie z opinii jakiegoś urzędnika, na przykład, czy tam osoby oficjalnej, powiedzmy. Więc warto pójść do jakiegoś urzędu na przykład i tutaj rozmawiać o jakichś tam Waszych sprawach. Czy doradzać się po prostu? Pozdrawiam, cześć. Dzień dobry, koziorożce. Witam Was w przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek, 6 maja. Co może się wydarzyć? Zobaczymy. 6 maj. 7 monet. I 9 kielichów. Myślę, że bardzo optymistycznie podejdziecie do jakiejś kwestii, sprawy. Poniedziałek. Tutaj pokazuje się, że nic się takiego nie będzie działo. Dla niektórych może to być dzień wolnego, dzień urlopu, z którego bardzo będziecie się cieszyć, więc zadowolenie się pokazuje. Może po prostu będziecie brać wolne w pracy. W każdym razie no, pokazuje się tutaj zadowolenie z Waszej strony. Może być też tak, że będziecie czekać na coś. I tak jakby z tego oczekiwania się cieszycie, że coś się jeszcze nie wydarzyło. Być może nie jesteście na coś gotowi jeszcze. A akurat coś na dniach może ma się wydarzyć, może czekacie na jakąś decyzję. Nie wiem, spodziewacie się różnych jakichś scenariuszy tej decyzji, ale w każdym razie cieszycie się właśnie z tego oczekiwania, że jeszcze coś się nie wydarzyło, że jeszcze jest jakiś czas, by może coś przemyśleć, pomyśleć nad czymś. W każdym razie. Tak jakbyście właśnie cieszyli się, że coś dopiero jest w toku, coś się rozwija, być może wiecie, że ta sytuacja no, zmierza ku dobremu. Albo ktoś tutaj, na przykład, jeśli mówimy o sprawach biznesowych, no to ma podjąć jakąś decyzję, ale czujecie gdzieś tam, że ta decyzja będzie pozytywna, no i że Was ucieszy, więc gdzieś tutaj może być jakaś taka radość z tego tytułu. Więc to, że będzie taki spokojny dzień, to też Was może cieszyć. Może nie będzie za dużo zleceń, usług tego dnia, może nie będzie się za dużo działo w ogóle, może będziecie mieć chwilę dla siebie na odpoczynek. To może być taki spokojny dzień. No, ktoś z Was może na przykład cieszyć się z jakiejś pracy na zewnątrz, czyli dotyczących na przykład działki. Może ktoś z Was właśnie w poniedziałek będzie sobie coś tam na działce robił, ewentualnie może będziecie sadzić kwiatki tego dnia i stąd ta radość. Do usłyszenia. Cześć. Dzień dobry wodniki, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek 6 maja. Co się wydarzy tego dnia? 9 kielichów i król. Król mieczy, radość z jakichś decyzji oficjalnych. Być może czekaliście na jakąś decyzję z urzędu, decyzję od na przykład, decyzję jakieś zawiadomienie z sądu na przykład, albo czekaliście na jakiś termin rozmowy z kimś, z jakimś adwokatem. I tutaj tak jakby w poniedziałek to wszystko się realizuje, jesteście. Cieszy Was to. Jesteście usatysfakcjonowani, czyli tak jakby spełniło się jakieś tam, no może nie, że marzenie, ale jakaś sprawa może pójść do przodu. Tutaj jakieś mogą być fajne, mądre decyzje mogą zapaść, więc gdzieś tutaj możecie się cieszyć z jakiejś porady po prostu. Ktoś Wam może udzielać jakiejś porady, jakiś urzędnik. Może uda się po prostu załatwić jakieś sprawy w urzędzie. Może uda się porozmawiać, coś wynegocjować tutaj. Na przykład z urzędami, w sądzie, może z jakimś adwokatem, prawnikiem, gdzieś tutaj takie kwestie oficjalne, może gdzieś z jakimś policjantem. No i w każdym razie to Was cieszy, raduje, więc gdzieś tutaj jakieś takie sprawy oficjalne mogą pójść krok do przodu i albo może się w ogóle zakończą.
No i stąd wasza radość. Możliwe również tutaj fajna jakaś rozmowa na przykład z ojcem. Może partner wam powiedzieć coś fajnego, miłego, dla niektórych również coś doradzić. Może więc gdzieś tutaj ta radość się pokazuje. Do usłyszenia, cześć. Dzień dobry, rybki. Witam was w przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek, 6 maja. Co może się wydarzyć? Poniedziałek, zobaczmy. Dwójeczka monet. I królowa monet. Czyli jakieś kwestie zawodowe. Może się dużo dziać w pracy. Może być dużo pracy, nadmiar pracy. Może tutaj szefowa wam dużo dać do działania. Będziecie się chcieli wykazać. No więc będziecie chcieli wszystkie te sprawy pozałatwiać. Gdzieś tutaj mogą być takie sprawy narzucone, również nagłe sprawy, które wynikną. Gdzieś trzeba będzie się tym zająć, trzeba będzie coś na już zrobić, przygotować. Może jakieś projekty, może jakieś spotkania umówić. No więc gdzieś tutaj będziecie tego dnia wykazywać kreatywnością, żeby to wszystko osiągnąć, żeby wszystko w jakiś sposób poukładać, dopiąć do końca. Mogą tu nagle wyjść też sprawy związane z domem, z rodziną, i może na przykład będziecie się chcieli tego dnia spotkać z matką, trzeba będzie w pracy coś pozałatwiać, jakieś inne obowiązki w domu, więc dużo może się po prostu tutaj dziać. Trzeba będzie być takim elastycznym, trzeba będzie balansować między tymi sprawami, żeby wszystko, no tak jak mówię, będziecie chcieli wszystko po prostu załatwić pozytywnie, więc gdzieś tam. No właśnie, będziecie organizować sobie tak jakoś dzień, żeby sprostać wszystkim zadaniom. Do usłyszenia. Cześć.